To się nazywa triumfalny wjazd. Niech żyje Wiedźmin Geralt! Niech żyje Vernon Roche! Wasze zdrowie, zacni panowie! Niech żyje Temeria! Wygląda na to, że daliśmy tej gnidzie powód do urządzenia biesiady. Otwierać beczki z najlepszym winem! Zarzynać wieprze! Czas na świętowanie! Bawcie się, panowie! Dzisiaj ja płacę! Niech tylko jaki karczmarz czy dziewka spróbuje wziąć od was choćby miedziaka! Zdrowie bohaterów! Napij się, Wiedźminie! Niech żyje! Bywaj, Vernon. Bywaj. I nie martw się o naszego więźnia. Dobrze się nim zaopiekujemy. Muszę znaleźć Triss. Może Jaskier coś wie. I wtedy Geralt tak ścisnął potworę łańcuchem, że jej oczy wylazły na wierzch i szybko wyzionęła ducha. A to i tak nie jest najlepsza historia o nim. Mógłbym jeszcze wiele opowiedzieć. A oto ją sam! Czcigodne damy, zacni panowie! Ale się o ciebie martwiłem! Musimy pogadać, Jaskier. Geralt, stałeś się bohaterem Flotsam! Napij się! Loredo stawia! Później, Jaskier, nie mam czasu. Ze mną? Ze mną się nie napijesz? Muszę znaleźć Triss, widziałeś ją? Triss? A właśnie, Triss! Zupełnie zapomniałem! Poszła do Shili, do wynajętej przez nią izby. Chciała zobaczyć ten megaskop, czy jak to się zwie. Jeszcze raz! Zdrowie pięknych pań! Piękne panie będą musiały poczekać, jesteś mi potrzebny. Chodź! Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak, tajemnica zawodowa. Chodźmy. Krew. Mam złe przeczucia. Nie wygląda to dobrze. Sprawdźmy ślady. Może się czegoś dowiemy. Jaskier, patrz. Co to? To świetlik. Po drugiej stronie jest za... Chodźmy. Kłaniam się. Witaj, Jaskier. Macie szczęście. Dzisiaj dajemy darmo. Ale za dwóch naraz będziecie musieli dopłacić. Derae, to Wiedźmin Geralt. Chcemy tylko porozmawiać. W czasie ostatniej godziny kto był w tej izbie? Mów. Ja i Garvena. Garvena, czyli? Bajzel mama. Co chcecie wiedzieć? Triss Merigold, rudowłosa czarodziejka, była w izbie obok. Co się z nią stało? Nie podglądałyśmy. Ja nic nie wiem. Boję się. Niepotrzebnie. Bądź tak dobra i opowiedz mi wszystko. Przecież patrzyłaś przez otwór w ścianie, prawda? Garvena była jakaś taka niespokojna przez to święto. Kazała dziewczynom dawać darmowe numerki. A mnie wzięła do pokoju i... Kochałyśmy się. Gdy już byłam... Prawie... Wtedy usłyszałyśmy rozmowę i Garvena zaczęła podglądać. To była ta czarodziejka i Cedric. Cedric? Jesteś pewna? Tak. Wtedy zaczęłyśmy się przepychać z Garveną, ale w końcu dała mi popatrzeć. Triss powiedziała, że sprawdzi, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. Podeszła do lustra i coś wyszeptała. Błysnęło i przed lustrem pojawił się taki straszny mężczyzna. Jak wyglądał? Jak jaszczur. Głodny, stary jaszczur. No nie wiem. Triss bardzo się zdziwiła, a jaszczur wyrzucił z siebie... Strasznie zbladłaś, Merigold. Coś nie tak? Jaszczur uśmiechnął się jadowicie, a Triss powiedziała...
strasznie zbladłaś, Marigold. Coś nie tak? Witaj, Detmold. Zastanawiałam się, z kim ostatnio rozmawiała Sheila. Szpiegujecie się nawzajem, nie wiedziałem. To o czym porozmawiamy? Ścigam królobójcę. Może coś słyszałeś? Ua, aż mnie ciarki przeszły. Kimkolwiek jest, już go nie ma. Inaczej zaśpiewasz, jak dobierze się do twojego władcy. Marigold, Marigold, zacznij myśleć, jak przystało na przedstawicielkę magicznej profesji. Przynosisz wstyd wszystkim czarodziejom. Foltest nie żyje. To między innymi twoja wina, twoja i, jak mówią plotki, twojego wiedźmińskiego kochanka? Chyba w to nie wierzysz. Nieważne, w co ja wierzę, ważne, co ludzie mówią. W Temerii jesteś skończona, twój wiedźmin też. Chyba że złapiecie sprawcę. Co zamierza Henselt? O co ty mnie prosisz, Marigold? Ciesz się, że w ogóle z tobą rozmawiam. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Pomóż mi, Detmold. Potrafię się odwdzięczyć. Nic mi nie możesz powiedzieć, bo nic nie wiesz. A twoich wdzięków nie chcę. Nie jesteś w moim typie. Słyszałeś, że Filippa wyjechała z Redanii? Słyszałem. Wiesz, gdzie jest? Wiem, ale najpierw odpowiesz na moje pytanie. Niech ci będzie. Jedno twoje pytanie w zamian za informację o Filippie. Czego chce Sheila? Czego zażądała w zamian za swój cudowny lek? Stanowiska doradcy królewskiego oraz aktu własności 3 zakładów alchemicznych, dających rocznie jakieś 500 grzywien zysku. No, no. Gdyby to ode mnie zależało, kazałbym ją poszczuć psami. Twoja kolej, Marigold. Filippa jest w Vergen. To małe miasteczko na granicy Edirn i Kedwen. Wiem doskonale, gdzie to jest. Tam właśnie zebrały się resztki wojsk Edirn pod dowództwem jakiejś dziewki, co to ponoć smoka ubiła. Co to za dziewczyna? Przewodzi zbieraninie chłopów, biednej szlachty i nieludzi. Nawet książę Stenis, syn Demavenda, musi się z nią liczyć. Ale to bez znaczenia. Henselt przejedzie się po tej hołocie, batogami ich rozgoni. A Filippa? Co tam robi? Za mało wiesz, Detmold, żeby opłacało mi się mówić. Bywaj. I to wszystko. Więcej nic nie widziałam, ani nie słyszałam. Jaskier, o kim ona mówi? Kim jest ta Filippa? Filippa Eilhart, czarodziejka, doradczyni króla Radowida Redańskiego. Osiągnęła arcymistrzostwo w najbardziej cuchnącej kuchni świata, polityce. Jest tak krystalicznie amoralna, tak całkowicie wyzbyta skrupułów, że aż zjawiskowa. Ostatnio krążyły plotki, że popadła w niełaskę na dworze Redanii. Jeśli to prawda, to na pewno sama pociągała za sznurki i chciała opuścić stolicę. Wcześniej już podglądałaś Sheila? Próbowałam, ale zawsze rzucała czar i nic nie było ani widać, ani słychać. Zawsze? Raz się zapomniała. Siedziała przed tymi lustrami i szeptała: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To wszystko, naprawdę. Jaskier, trochę się pogubiłem. Możesz mi to wszystko wyjaśnić? Później, Wiedźminie. Teraz musimy znaleźć Triss. Co się stało z Triss i Cedriciem? Nie wiem, co było potem, bo Garvena mnie odepchnęła i sama patrzyła. Ale słyszałam trzask, krzyk i odgłosy walki. Garvena zasłoniła otwór obrazkiem, była cała blada. Kazała mi milczeć. Siedziałyśmy przez chwilę i gdy wszystko ucichło, wyszłyśmy. Garvena poszła do swojej izby i potem jej nie widziałam. Ale zauważyłam Cedrica. Szedł uliczką w stronę lasu. Zataczał się. Zaczekaj na mnie, Jaskier. Idę po Cedrica. A Garvena? Racja. Sprawdźmy to.